RFSU informuje o opresji i przemocy motywowanej honorem. Opresja i przemoc motywowana honorem oznacza, że krewni lub członkowie rodziny decydują o czyimś ciele, seksualności i życiu. Kultura honoru wywodzi się z dawnych tradycji i zwyczajów, w których najważniejsze jest, aby kobiety i dziewczęta wychodząc za mąż były dziewicami. W przeciwnym razie kobiety uważane są za osoby, które przynoszą ujmę na honorze i reputacji rodziny. Geje, biseksualiści i osoby transpłciowe stanowią drugą grupę narażoną na oskarżenie o splamienie rodzinnego honoru. Wobec osób żyjących zgodnie z normami honoru, często w życiu codziennym stosuje się wiele zasad. Niektóre z nich mają ograniczony zakres, a inne są szczególnie istotne i ściśle kontrolowane. W przypadku wielu dziewcząt, które wchodzą w okres dojrzewania, oznacza to ograniczanie ich wolności. Relacje rodzinne zmieniają swój charakter, stają się bardziej kontrolujące, opresyjne i agresywne. Rodzina często chce mieć pewność, że córka nie spędza czasu i nie zawiera znajomości z chłopcami. Dorosłe kobiety również objęte są zasadami dotyczącymi relacji z mężczyznami i seksualności, które muszą być przestrzegane. Zachodzi obawa, że mogą pojawić się pogłoski, które zaszkodzą pozycji i statusowi rodziny. W praktyce może to oznaczać kontrolowanie SMS-ów, sposobu ubierania się, zakazu uczestniczenia w zajęciach sportowych i rekreacyjnych lub spędzania czasu z kim się chce. Jeżeli ktoś łamie zasady rodzinne, zwiększa się presja i przemoc. W jaki sposób się to odbywa, zależy od konkretnej rodziny i rodzaju zasad, które zostały przekroczone. Może to oznaczać zakaz wychodzenia z domu, odebranie telefonu komórkowego, aż wreszcie pobicie. W niektórych przypadkach może dojść do przymusowego zawarcia małżeństwa, zmuszenia do wyjechania do kraju rodzinnego rodziców wbrew własnej woli lub zabicia kogoś. W kontekście kultury honoru wszyscy przestrzegają tych samych norm, którym towarzyszą represje i akty przemocy akceptowane w milczącej wspólnocie. Wielu członków rodziny jest jednocześnie ofiarami i sprawcami. Chociaż głową rodziny jest mężczyzna, zwykle ojciec, kobiety aktywnie uczestniczą w represjach. Matki są odpowiedzialne za wychowanie dzieci, a jeśli dzieci zrobią coś, co zostanie uznane za złe, matka zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Jej reputacja kobiety może być zagrożona, a w konsekwencji honor rodziny jest narażony na szwank. Ona sama może być również narażona na groźby i przemoc. Na przykład, jeśli nie uda jej się powstrzymać plotek lub zrobić coś, co zostanie uznane za złe. Chłopcy często kontrolują swoje siostry lub kuzynki. Chociaż chłopcy mają większą swobodę, oni również mogą być poddawani presji i przemocy lub być zmuszani do poślubienia kogoś wbrew ich woli. W niektórych przypadkach także rodzice poddawani są silnej presji społecznej przez krewnych lub rodaków, aby kontrolować i ograniczać wolność zwłaszcza swoich córek. Doświadczanie przemocy dokonywanej przez własną rodzinę jest trudne. Często można się czuć zdradzonym, a jednocześnie chcieć chronić swoją rodzinę przed konsekwencjami, które może nieść za sobą mówienie o przemocy. Osoba poddana przemocy może się wahać między chęcią ucieczki i chęcią pozostania z rodziną. Grożenie, zmuszanie lub bicie kogoś jest przestępstwem, nawet jeśli ma to miejsce w rodzinie. Można uzyskać pomoc. Możesz skontaktować się z pomocą społeczną, policją lub dowolną organizacją zapewniającą wsparcie i pomoc. Dla tych, którzy muszą opuścić dom, są specjalne, chronione miejsca zamieszkania. W Szwecji dostępny jest także numer telefonu dla osób narażonych na groźby lub przemoc, gdzie można zadzwonić i uzyskać wsparcie. Jeśli jesteś młodą osobą,
Możesz również porozmawiać z pracownikami w szkole, w przychodni dla młodzieży lub dorosłą osobą, do której masz zaufanie. W razie potrzeby mogą ci pomóc. Prawem człowieka jest samodzielne decydowanie o własnym ciele, seksualności i swoim życiu.